Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam Was na wrześniowe inspiracje i gadżety. Tym razem nie mam tego jakoś bardzo dużo, dlatego filmik powinien być szybki, krótki i zwarty. I przejdźmy do rzeczy, zaczniemy od zapachów. Wracamy do mojej tradycji pokazywania Wam Bath & Body Works, jeżeli chodzi o zapachy. W tym miesiącu wyjątkowo często paliły się u mnie takie typowo męskie świeczki. I tutaj jako przykład jest chociażby ta, która stoi tam w tle pod sobą na stoliku. To jest Mahogany Teakwood, czyli ta, która pachnie jak sklep Abercrombie & Finch. Natomiast oprócz tego najnowsza w mojej kolekcji, i chyba Wam jej nie pokazywałam, bo jakoś nie było okazji, ale to jest świeczka, którą zdobyłam za pieczątki. Od jakiegoś czasu można w Bath & Body Works zbierać właśnie pieczątki i za bodajże 12 pieczątek właśnie jest świeca. I właśnie udało mi się uzbierać te 12 pieczątek i tym sposobem właśnie stałam się posiadaczką White Barn Summer. To jest świeczka, o której mówiła Karolina ze stylizacji i ona, powiem Wam szczerze, że też pachnie mi facetem i to tak dosyć mocno. Jest to jeden z tych zapachów, które po prostu bardzo mi się spodobał. Jak widzicie, dosyć sporo jej już spaliłam, bo paliłam ją chyba 3 wieczory pod rząd i strasznie ją lubię. Druga to jest ta, a jest akurat nowa, ale miałam ją też w mniejszej wersji, po prostu tą mniejszą wersję wypaliłam, czyli Villa Bergamot. To jest też zapach, który Wam bardzo polecam. Też fajny, właśnie taki męski zapach, troszeczkę inny od tego. Ja jestem kiepska w opisywaniu zapachu, więc nie powiem Wam, jaka jest różnica. Natomiast i tak największą ulubienicą z tych wszystkich trzech jest właśnie Mahogany Teakwood, która stoi tam w tle. Tak więc męskie zapachy, jeżeli chodzi o świece w tym miesiącu, to było coś. Jeżeli chodzi o moje akcesoria, które lubiłam nosić, no to przede wszystkim mój zegarek, który sobie kupiłam, zegarek z Fossil. Ja nigdy nie pamiętam, jakie on ma oznaczenie, ale ja Wam zawsze wypisuję ten jego model na dole pod filmikiem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tam go znajdziecie. Kupiony okazyjnie, mój prezent ode mnie dla mnie na urodziny. Jestem z niego niesamowicie zadowolona. Bałam się o te cyrkonie, że to będzie za dużo, ale powiem Wam szczerze, że już się bardzo do nich przyzwyczaiłam. Mam nadzieję, że nie będą wypadać. Wiele z Was mi pisało, że macie podobne modele i nic się z tymi cyrkoniami nie dzieje, więc mam nadzieję, że u mnie też tak będzie. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o akcesoria, to jest bransoletka z H&M-u, taka złota. Ja też zapomniałam Wam jej pokazać w holu i w sumie teraz jest pierwsza okazja. Ja ją widziałam na kilku blogach modowych, już nie pamiętam jakich, i właśnie bardzo chciałam ją mieć, natomiast nigdy nie widziałam jej w H&M-ie. Na szczęście podczas jednej z wizyt Ewy, naszego potworka w Warszawie, byłyśmy akurat w H&M-ie i właśnie mówiłam, że jej szukam i ona po prostu w momencie mi ją znalazła, tak więc Ewuniu, dziękuję Ci jeszcze raz, bo jestem z niej niesamowicie zadowolona. Ona kosztowała chyba 25 zł, coś koło tego. Jest złota i właśnie jest w formie takiego paska z klamerką. Fajnie to tutaj wszystko wygląda. Naprawdę bardzo lubiłam ją nosić. No i oczywiście o dziwo moim ulubionym zakupem z całego właśnie pobytu w Irlandii w tym miesiącu jest ta apaszka w czaszki a la Alexander McQueen. Niesamowicie mi się spodobała, niesamowicie dobrze mi się ją nosi i nawet nie przypuszczałam, bo nie byłam wielką fanką motywu czaszek, natomiast ta mi się tak niesamowicie spodobała, że aż po prostu sama jestem zdziwiona i kosztowała tylko 4 euro. Ostatnim akcesorium takim, który też zapomniałam Wam pokazać, to jest coś, co mam właśnie we włosach, czyli ten taki największy na świecie, znaczy w Primarku są jeszcze większe, ale jak ja kupowałam, ja go kupowałam jeszcze w Polsce, a tak wtedy nie do końca świadomie, że będę mogła coś takiego kupić w Primarku, i kupiłam go w New Looku za 20 zł, więc też jeszcze nie ma takiej tragedii, bo ceny właśnie tych donatów znaczy tych wypełniaczy do koków potrafią nawet osiągać takie ceny jak 50 zł, co moim zdaniem jest po prostu chore. Za niego dałam 20 i jest, jak widzicie, całkiem spory. W Primarku można dostać jeszcze większe, co dla mnie już jest w ogóle ekstremalne, ale ten moim zdaniem jest super, bardzo lubię go nosić i naprawdę bardzo fajnie wygląda. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o takie rzeczy stricte, które mogę Wam pokazać. Teraz Wam powiem o tych inspiracjach takich, powiedzmy, kulturalnych. Jeżeli chodzi o muzykę, to w tym miesiącu moim absolutnym faworytem był Olly Murs. Ja nie do końca wiem, czy Myers,
niby wiele osób czyta to jego nazwisko zupełnie inaczej. Ja wam dam linki na dole, mam nadzieję, że wiecie, o kogo chodzi. To jest chłopak, który brał udział w brytyjskim X Factorze, oczywiście zajął drugie miejsce, jak to zwykle bywa. Jest bardziej teraz znany i więcej o nim słuchać niż o tym, który zdobył pierwsze, ale to chyba jest już standard w tego typu programach. I właśnie przez moich fantastycznych przyjaciół z Dublina, czyli przez Agę i Dominika, miałam obsesję na punkcie dwóch piosenek najpierw, i to było Dear Darling i Right Place, Right Time. Natomiast potem, jak byliśmy w Dublinie, to jeszcze Karolina ze stylizacji uświadomiła mi o istnieniu jeszcze jednej piosenki, czyli The Army of Two, i teraz mam trzy piosenki po prostu Oliego, których słucham non-stop i które po prostu uwielbiam. Tak więc to by było to, jeżeli chodzi o muzykę. Oczywiście tradycyjnie wszystkie linki będziecie mieć na dole, jeżeli jesteście zainteresowani. Jeżeli chodzi o film, to mówiąc szczerze, nie oglądałam aż tak bardzo dużo filmów w tym miesiącu, przez to, że właśnie trochę mnie nie było, miałam dosyć sporo pracy i też przygotowywałam ten projekt paznokciowy, co też dodatkowo zajęło mi czas, więc nie miałam aż tyle czasu na oglądanie filmów. Ruszyły też oczywiście seriale na TVN-ie, które też zaczęłam pomału nadrabiać, i tak jestem troszeczkę w tyle. Nie wszystko udało mi się jeszcze obejrzeć, ale spokojnie. A je też bardzo lubię, czyli właśnie Prawo Agaty, Przepis na życie i Lekarze. Ale podczas właśnie mojego pobytu w Cork obejrzeliśmy wieczorem jeden film. To nie jest ani poważny film, ani bardzo ambitny, ale był po prostu niesamowicie rozbrajający i bardzo, bardzo mi się spodobał. Czyli Ciotka kontra mafia. To jest film, o którym ja nigdy wcześniej nie słyszałam i też obejrzałam go z dużym zaciekawieniem. Oczywiście to jest komedia. Generalnie chodzi o to, że koleś jest, którego notabene gra, ja nigdy nie pamiętam, jak się ten aktor nazywa, natomiast to jest aktor, który grał tatę Jima we wszystkich częściach American Pie. I on właśnie zostaje posądzony o jakieś tam malwersacje finansowe, jakaś mafia go ściga, tratatata i takie tego typu rzeczy. No i jeden z funkcjonariuszy, nie wiem, czy to jest FBI, czy jakaś policja, postanawia ukryć jego i jego rodzinę w domu swojej ciotki. No i z tego wynikają różne zabawne sytuacje. Jest też to o tyle fajny film pod tym względem, że jeden aktor gra trzy postacie i właśnie można to fajnie zaobserwować, właśnie jak gra tego właśnie oficera policji, powiedzmy, swoją ciotkę i jeszcze swojego wujka, więc no powiem wam, że ja bardzo poza tym lubię takie filmy, w których są właśnie pokazane te typowe zachowania i ta taka dynamika ruchów i gestykulacja ludzi czarnoskórych. Dla mnie są fantastyczni, po prostu ja to uwielbiam. Nie wiem, jak to odbierzecie w tym momencie, ale naprawdę dla mnie to jest super. I to też mi się bardzo, bardzo podobało. Ja wam serdecznie film polecam na taki lekki wieczór do powiedzmy chipsów i piwa, czy tam popcornu, jeżeli chcecie się rozluźnić w weekend. Naprawdę super sprawa. No i na końcu, ale nie najmniej ważne, był cały mój pobyt w Irlandii. To jest po prostu moja największa radość, moja największa inspiracja, jeżeli chodzi o wrzesień, dlatego że to było coś, co postanowiłam sama zrobić dla siebie. Już od dawna chciałam odwiedzić Irlandię i wiem, że będę chciała tam wrócić, bo podobało mi się niesamowicie. Najpierw spędziłam kilka dni u moich znajomych w Cork i też było po prostu cudownie. Tam jest taki spokojny klimat, tam jest tak właśnie wiejsko, tak wyciszająco, tak sielsko-anielsko, powiedzmy, no coś cudownego. I potem dużo szybszy, dużo bardziej tętniący życiem Dublin i też te szalone kilka dni mojej urodziny, po prostu coś cudownego. I jeszcze raz z tego miejsca dziękuję Adze i Dominikowi za to, że tak fantastycznie nas przyjęli i zorganizowali mi po prostu najlepsze urodziny w życiu. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak te urodziny przebiegały, to jest na moim kanale vlog właśnie z moich urodzin, koniecznie obejrzyjcie, bo no to było coś fantastycznego i ja cały czas przyznam się szczerze, że do tego filmu wracam. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o wrzesień. Zmieściliśmy się chyba nawet w 10 minutach. Świetnie. Tak więc no, mam nadzieję, że się wam podobało. Dajcie mi znać o waszych inspiracjach, co wy lubiliście w tym miesiącu. No i cóż, dzisiaj dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!